Z kamerą Master TV odwiedziliśmy łukowską spółkę PKS. Z prezesem Tomaszem Madoniem rozmawialiśmy m.in. o tym, jak firma radzi sobie w trudnych dla transportu czasach pandemii. Już od 2 lat funkcjonujemy w okresie pandemii, także ten okres ubiegłego roku należałoby rozpatrywać przez ten czas 2-letni. Rok 2020 to była naprawdę bardzo trudny dla firmy okres, w zasadzie być albo nie być, ponieważ jak Państwo wiecie, ustała gospodarka, przestała funkcjonować komunikacja, PKS to przede wszystkim przewozy szkolne, a tych przewozów praktycznie nie było w roku 2020, ale również w roku 2021. Czas szybko leci, nie wszyscy pamiętamy, że do maja również funkcjonowała nauka zdalna. Również ustały przewozy turystyczne, które są bardzo ważnym czynnikiem, który przynosi przychody dla firmy. Generalnie można powiedzieć, że cały aspekt usług okołotransportowych bardzo ucierpiał w tym okresie pandemii. Nam się udało to jest takie słowo, należałoby powiedzieć, że PKS ma szczęście do właściciela, ponieważ w tym trudnym okresie powiat łukowski wsparł nas, aby firma przetrwała, by było dokapitalizowanie spółki, przy czym dokapitalizowanie spółki odbyło się w celu przeprowadzenia inwestycji. Moim zadaniem było, aby zdynamizować wymianę taboru, czyli odchodzić z taboru starego, który wymaga wielu kosztownych napraw, na autobusy nowsze. Z pieniędzy, które zarząd powiatu przeznaczył, dołożyliśmy jeszcze swoje środki i zakupiliśmy 2 całkowicie nowe autobusy. Powiększyły one notabene flotę sienkiewiczowską. Jest to Basieńka i pan Włodyjowski. Poza tym nabyliśmy pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, też dzięki pomocy instytucji powiatowych, konkretnie Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Z własnych środków wygospodarowanych kupowaliśmy autobusy używane. W sumie w ubiegłym roku, w 2021, spółka nabyła aż 15 autobusów, co stanowi aż 15%, bo posiadamy 100 autobusów, 15% taboru. Jest to bardzo dobre osiągnięcie, można powiedzieć, że w latach ubiegłych nigdy się tak nie udało. Chciałbym powiedzieć, że przez ten cały okres pandemii, czyli 2 lat, nikt nie został pozbawiony pracy, nie było żadnych zwolnień. Były podejmowane trudne z punktu widzenia ekonomicznego, biznesowego decyzje w sytuacjach, kiedy ludziom, pracownikom kończyły się umowy o pracę, to również w takich sytuacjach podejmowałem decyzję o przedłużeniu takich umów, ponieważ no, uznaliśmy, że albo firma przetrwa jako całość, albo będzie inaczej. Oczywiście załoga też była zdeterminowana, zachowała spokój i przez ten okres, można powiedzieć, przeszliśmy suchą nogą, ponieważ nie zaciągnęliśmy żadnych zobowiązań, długów, także mamy mocne podstawy do dalszego funkcjonowania. A jak z liczbą kursów? Generalnie można powiedzieć, że nie było żadnych redukcji kursów autobusowych, linii autobusowych. One są dostosowywane
przeważnie do przewozów szkolnych, czyli reagujemy na wszystkie potrzeby, które zgłaszane są przez gminę w zakresie przewozu młodzieży szkolnej. Oczywiście, kiedy uczniowie byli na nauczaniu zdalnym, ta komunikacja była mniejsza, ale pamiętajmy, że no nie tylko uczniowie jeżdżą, również dojeżdżają ludzie do pracy, także nie mogliśmy całkowicie wyłączyć komunikacji. Byłoby to nie fair w stosunku do pozostałych naszych klientów. Od pół roku PKS świadczy również usługi na rzecz miasta i prowadzi miejską komunikację. Jak wygląda ta współpraca? Czy to jest coś, co przynosi dobre efekty dla spółki? No ja mam tutaj podwójne zdanie, bo jako mieszkaniec, ale jako szef firmy przewozowej to wypowiadam się i moja opinia jest bardzo pozytywna o tej inicjatywie. Patrząc na zainteresowanie i ilość osób, które przejeżdżają, uważam, że jest to dobry pomysł. Zwłaszcza dobry pomysł w tej części, w której mieszkam, czyli na Łapiguzie. Jak Państwo doskonale wiecie, od wielu lat toczy się batalia o chodniki. Jest to bardzo niebezpieczna ulica, a komunikacja i przewozy na pewno to bezpieczeństwo poprawią. Jakie plany ma spółka PKS Łuków na 2022 rok? Na ten rok mamy bardzo ambitne plany. Chcemy, żeby ten rok nie był gorszy od roku 2021, który też powiem, że wszystko wskazuje na to, że zakończy się wynikiem dodatnim, co w takim trudnym czasie należy uznać za spory sukces. Planujemy dalszą wymianę taboru, kupimy nowe autobusy i dalej będziemy wymieniali te używane, starsze autobusy na autobusy używane, ale o wiele nowsze, mniej wyeksploatowane. Rok 2022 na pewno będzie rokiem ciekawym. Myślę, że od strony biznesowej bardzo trudnym, ponieważ dokonuje się rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych, rosną koszty związane z ogrzewaniem, z energią, jest wysoka cena paliwa. Na pewno będzie trudniej funkcjonować niż w latach ubiegłych. Natomiast ja jestem z natury człowiekiem bardzo optymistycznym i wierzę, że wszystko dla PKS-u zakończy się dobrze na koniec roku. Czyli zrealizujemy te plany, które sobie założyliśmy. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.